Kolejnym zmysłem somatycznym jest no, taki nasilony dotyk, czyli jest zmysł bólu jeszcze. Aha. No i chciałem właśnie od tego zacząć. A ja myślałem, że jednak pominiesz ten punkt. Nie, Kamilu, to ja uważam, że powinniśmy właśnie od tego zacząć. To jak u Hitchcocka. Najpierw trzęsienie ziemi, a później już tylko emocje rosną. Także, rozumiem, że chcesz Państwo, użyć kinetycznego impulsownika z naprowadzaczem trzonkowym. Tak właśnie. Tak, młotek. Ja to nazywam prościej, taki młotek, dla mnie to jest młotek. A to po inżyniersku. Będę inżynierem, tak? Nasi tu chodzą w takich koszulkach, będę inżynierem. No dobrze, czyń swoją powinność. Dobrze, to ja mam taką prośbę, połóż się. A to ja mam być tym ochotnikiem? Tak, a ochotnika mówisz? Słuchajcie, nie, ja myślę, praca fizyka jest rewelacyjna, zawsze można się położyć. Zaczniemy od tego, że ty pokażesz, co my tu będziemy robić. I jeśli będą ochotnicy, oczywiście zapraszamy, szanowni państwo. Ale o poduszeczkę nie zadbałeś. Poduszeczka, jejku, o, wziąłbym tą beczułkę, tak, świetna. W ogóle to jest najlepsze doświadczenie, jakie w życiu widziałem, tak szczerze. Ukłon w kierunku doktora Jarosza, ale szukam poduszeczki, nic nie znalazłem, Kamilu. Będzie poduszeczki. Dobrze, poradzę sobie ewentualnie. Coś ci znajdę, znajdę ci, proszę bardzo. Taki głąb kapuścianny, tak będzie tu leżał, tak. Leży sobie głąb kapuścianny. No i szanowni państwo, transferu energii, znaczy inteligencji nie będzie. Nie będzie. Ja muszę tutaj sobie to teraz dobrze wymierzyć, bo za nisko nie jest bezpiecznie. Chociaż kolega Kamil, ojciec czterech córek, no dałby radę, ale za wysoko żebra też niedobrze. No więc szanowni państwo, wyobrażam sobie ciągle w tej sytuacji, że to jest mój nauczyciel fizyki, no i go tak raz za razem. Samochodnicy? Ochotnika potrzebuję. Zapraszam, chodź. Zapraszam cię serdecznie, proszę bardzo. Można również rękę, czekaj. Spróbujemy, żeby było bardziej dramatycznie pokazać, że faktycznie. To teraz ja uderzę. Wbijamy normalnie, to jak się wbija, to najczęściej co wbijamy? No wbijamy gwoździe w deskę, tak? My w ogóle mamy tu z tym wbijaniem gwoździ bardzo dziwne pomysły, bo teraz będziemy właśnie wbijać w brzuch komuś, wiercić dziurę w brzuchu. Otóż to chodziło. Myśmy to po raz pierwszy wymyślili, My właśnie. A poza tym, później będziemy używać tego banana jako młotka, ale to za moment. Ale pozwól, że go uderzę. No, uderz go. Jednak... ja tu mogłem, prawda, coś mieć, coś ubrać. Ten tu delikwent chyba niczego nie ubrał. Proszę nam wierzyć na słowo. Może lepiej nie? Nie, niekoniecznie. Jest to dobry pomysł, ale nie rewelacyjny. Tak? No, chciał się pokazać z tej lepszej strony, prawda? Tak, kaloryfer. Ja też mam kaloryfer, tak. Trzeba było teraz zacząć grzać w domu, więc mamy kaloryfer. Grunt, że wyrewolwerowany, tak? Dobrze, uderzamy. Dobrze, ja już sobie ulżyłem. Jest mi lepiej. To teraz to, wbijemy jeszcze deseczkę, żeby wszystkim Państwu pokazać. Albo nawet gwoździa. Znaczy wbijemy gwoździa w deseczkę, rzeczywiście. Nie, no gwoździa wbijemy, nie deseczkę. O, psa, poszło. No, chyba wystarczy. Przebiłeś mi cegłę. Jeszcze nie. Nie, pępek mu został. Ale co, szanowni Państwo, się stało? Patrzcie. Przebił, no... Miedziany przecież. Deskę. Tak, szanowni państwo, to oczywiście, co tutaj ja trzymam, ta deska, znaczy ta cegiełka, to jest taka bardzo ciężka miedź, tak. No bo przecież ołowiu nie można używać. Takiego izotopu nawet nie znają fizycy. Zgodnie z prawem unijnym nie możemy używać ołowiu niestety, więc używamy takiej ciężkiej miedzi. No to szanowni państwo, a więc teraz o czym to opowiedzieliśmy? Jak rozkręciliśmy o prawie zachowania. O prawie zachowania. Ach, nie potrafię. Pędu. No bo wiecie, jakbyście się zderzyli, prawda, z ciężarówką, to ona nic nie odczuje, a jakby się poruszała z dużą prędkością, to wy chyba raczej coś. No i my tutaj mieliśmy podobne zagadnienie. Szybko, ale lekko, ciężkie, wolno. Było czuć? Było czuć. Jak już mówimy o dobrze zachowującej się publiczności, no to pokażmy nasze kółeczko. Zakręcimy się. No, może faktycznie jakiegoś ochotnika już poproszę. Zapraszam szanownego pana, proszę. Słuchaj, super ochotnik. Proszę bardzo. Tu nawet możemy ten. Może pan skoczyć jako ręcza, kozica, rącza. Już wiemy. Tak jest. Już wiemy, że coś potrafi. Świetnie. Sprawdzimy, czy da radę.
No, ja już jestem stary, jest nie daję ciężkie rady. Ale tak, jest nie ciężkie. Tak wystarczy. Pan nie tak ma świadomości, że to też jest tą miedzią dopełnione. Kaloryfer pewnie też, ale nam jest niepotrzebny. Bardzo ciężkie to koło jest, 20 kg. Kaloryfer, a nie chcemy oglądać. Schowany, nie, Boże, schowany za bojlerem mówi. Dobra. A, za bojlerem? Tak. Słuchaj, to tak jak my. To poprosimy tutaj pana, żeby sobie usiadł. A ty... To ja znowu będę coś kręcił. Ja tutaj, głównie coś kręcę, także szanowni gadasz, państwo... Gadasz. Gadam, latam, pełen serwis. Super, tak jest, świetnie. Tak? A gdzie to było? Najmłodsza publiczność, gadam, latam, przed pełen siebie serwis? W Shreku. Wybierz mnie, tak? Ja wiem. To jest Shrek, oczywiście, kultowy i teraz skręcamy, film. Skręcamy. O, tak jakbyśmy latali samolotem. Świetnie. Mocniej. W drugą stronę. Obróćmy się. No mnie tak niemiło tak do... O, właśnie o to chodzi. Szanowni państwo, mam nadzieję, że najazd kamery był zrobiony. To jest właśnie efekt wow. Tak. Tak, bo skręciliśmy trochę ten moment poprzez to, że obróciliśmy. Twarz właśnie tego pana wyraża wszystko. Wyraża wszystko. W jedną stronę mu się lepiej kręci, w drugą drugą. W drugą trudniej, lepiej, tak? Tak, jak prosto będziemy trzymać. Staniemy. Ale to może no właśnie, pan podkręcić właśnie, kawałeczek, mamy jeszcze, żeby tą mamy lepszą jeszcze stroną troszeczkę do widowni. O, świetnie. Zakręcony człowiek, zakręcony. Słuchajcie, ale wypróbujmy to koło jeszcze bardziej. Dokręcisz mi, Jareczku. Tak jest. To, właściwie to panu już możemy podziękować. Jakby to ująć. Jaki chyba, że pan chciałby kontynuować, to ja zakręcę, a pan przejmie. Dobrze. Damy radę, ale damy jest ciężkie. Damy radę. Trzeba tak... To zaraz, to w takim razie także pan to tak, pan sobie to założy na palec. Bo na palec, może tak, najlepiej. Na kciuk. Może być kciuk. Tak, złapie dobrze pan tutaj. Złapie pan tam z drugiej strony również. No i znowu ja rozkręcam. Proszę uprzejmie. Ty to robisz najlepiej. A pan teraz złapie za ten drut. O. Tak, o właśnie. I puszczamy. I puszczamy. I tutaj można puszczamy puścić. Puszczamy. Szok, prawda? Nie wiedział pan, tak, że to można tutaj z tej strony puścić. Świetnie. Mało kto się domyśla, że tak można zrobić. Żyroskop, tak? Szanowni państwo, efekt żyroskopowy. Wygląda jak koło, a mówi pan, że żyroskop? A tak właściwie... No właśnie, najważniejszą częścią żyroskopu jest właśnie takie koło, które pozwoli ma dość pan, duży moment bezwładności. Odłożę, bo ja nie mam aż tyle siły, żeby to długo utrzymywać. A więc widać, że zasada zachowania momentu pędu również powoduje to, że ten moment pędu nie tylko chce zachować swój stan, jeśli chodzi o obrót, o ruch, ale też kierunek tego ruchu, tak? No to jak jedziecie prosto i zakręcacie, też właśnie odczuwacie tą zasadę zachowania pędu, jeśli chodzi o wektor. A ten moment pędu ma swój wektor skierowany dokładnie zgodnie z osią, więc dodatkowy moment się nadaje od siły. Dobra, Kamilu, kontynuujemy, niestety nie mamy standardowo półtora proszę godziny jak ze studentami, tylko tutaj mamy pół godziny maksymalnie, więc idźmy dalej, przedstawimy nam naszego, szanowni państwo, pomocnika. Myśmy tu z sobą wzięli takiego pomocnika, ciekły azot. Szanowni państwo, azot państwo na pewno kojarzycie, znacie. Widzieliście tu nieraz pewnie. My też się zabawimy. A co? A co? Nam też wolno. Mamy dużo, polejemy. W atmosferze 78%, skroplony, ciekły azot. Szanowni państwo, minus niemal 200 stopni, minus 196 stopni. No i co możemy zademonstrować? No, przede wszystkim rzeczy, najpierw jak się gotuje. Jak się gotuje? O, no właśnie. Dobrze, no bo właśnie jak pokażmy, to jest? Pokażmy, skąd my jak się wiemy, gotuje, jaka jest jego temperatura? No bo my wiemy, że woda wrze w temperaturze 100 stopni, no a taki azot wrze w temperaturze te minus niemal 200, czyli tam te 196 i on właśnie wrze w tej temperaturze, więc na pewno teraz taka jest temperatura tej cieczy, która tu się znajduje. Widoczne to jest... Nie wiem, może gdzieś na zbliżeniu byłoby to widoczne, albo ja przejdę. Paruje w całej objętości, prawda? Czyli wrze. Bąbelki są w całej objętości naczynia. Proszę uprzejmie zobaczyć. Czyli standard. Omraża się coś wokół tej zlewki. Szanowni państwo, co się omraża? No, najpierw się omraża woda w temperaturze 0 stopni, później dwutlenek węgla. A więc łatwo minus usłyszeć. 70. No a później tlen. To jest już takie ciekawe, subtelne doświadczenie. Można w ten sposób zaobserwować produkcję tlenu. No i możemy być rozrzutni, nie dbać o porządek, ponieważ co się wyleje, to i tak wyparuje. To i odparuje. No i możemy słyszałem nawet, że sprzątaczki czasem używają tego azotu, że rozleje i po kątach później tylko szybciutko odkurzaczem.
i bardzo dobrze sprząta się mieszkanie w ten sposób. Ja nie słyszałem. Będę musiał kiedyś próbować. Ale także... widziałem jedną panią, która wzięła do ręki róże i ona mówi, że na codziennie to w kuchni robi tak samo. Więc nie wiem, co robi z tym ciekawym. Że gotuje, tak? No bo tak właściwie, szanowni państwo, to też jest ciekawa sprawa. Czy my gotujemy, czy zamrażamy? No i właściwie Kamil uważa, że my gotujemy. Ja sądzę, że my zamrażamy, a wydaje mi się, że jeden i drugi ma rację. No ale jak... No ale słuchaj, zacząłeś od tej róży popatrzmy na te ziemniaki. Tak. Ziemniaki gotujemy nie dlatego, że ziemniaki się gotują jako ziemniaki, tylko gotuje się woda. Tak? Mamy gotowanie się wody i wtedy mówimy o ziemniakach, że się gotują.